Tajemniczy smoczek. Spot! Mówiłam ci, że grzeczne pieski nie szczekają. Co ja widzę? Czy ja mam halucynację? Jest prawdziwy! Nie macie pojęcia, jaką miałam ciężką noc. Tak się bałam, że nie mogłam zasnąć. Ale przecież diamentowe smoczki nie istnieją. To właściwie niemożliwe. Zwłaszcza takie latające. Może to był tylko sen? Wcale nie. Widziałam, jak wylatuje przez okno. Mówię prawdę, Spot? To bardzo podejrzane. No, Spot, pokaż, gdzie położyłeś diamentowy smoczek. To nie Spot. Doty mówi prawdę. To Fantasies. I wydaje mi się, że coś wiedzą. Oczywiście, że wiemy. Doty poznała, co to nawiedzony diamentowy smoczek. Widzicie? Mówiłam, że to wszystko prawda. Legenda głosi, że diamentowy smoczek pojawi się co 100 lat, a w jego środku żyje bardzo zły duch. Tylko babeczki mogą go odstraszyć. Nawiedzony smoczek? To brzmi jak horror. Zrobię mnóstwo babeczek. Kochane, niczego się nie bójcie. Tajemnica do odkrycia, a detektyw Kami ma zamiar ją rozwikłać. Jak ten duch powróci, to będziemy tu razem i nikt nie będzie mógł nas pokonać. Nadal nie wierzę w ani jedno słowo, a duchy nie istnieją. Dowiem się, o co tu chodzi, dzięki temu przebraniu. Hej, śpiochu, nie zasypiaj. Przygotowałam butelki i dużo babeczek ochronnych. Dziękuję, Connie. Kochane, to nie jest do jedzenia, tylko żeby wystraszyć ducha. Przepysznie, już nawet się nie boję. Jest za mną, tak? Ratunku! O nie! Chyba moje babeczki go nie odstraszają. Ale pyszne. Ale czy duch nie powinien się bać babeczek? Łyknęły tą bajeczkę. A my sobie zjemy babeczki. Szkoda, że nie widziałaś miny Doty, jak zobaczyła diamentowy smoczek. Aha, teraz wszystko jest jasne. Więc te małe duszyska chcą babeczek Connie, tak? To zaraz dostaną. To ja idę do doliny po więcej. Tak, przynieś mi truskawkowe. Dla mnie czekoladowe. Teraz! Ała! Ała! Macie tu swoje babeczki, wy małe złośliwe duszyska. Ała! 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 Auć! Oj, oj, oj! O nie! Przegrałyśmy bitwę na babeczki. To dopiero historia. Wybaczycie nam? To był tylko żart. Proszę, oto diamentowy smoczek. Bardzo dziękuję. Ale to była świetna zabawa. Uwielbiam przeprowadzać śledztwo. Babeczkę? Patrzcie, jaka niebieska łza. Wow.
Kosmiczna przygoda, część pierwsza. O! Cześć! A? Co robisz, Wendy? Szukam na niebie konstelacji w kształcie niebieskiej gwiazdy. Ja też chcę. Mogę ci pomóc? Pewnie, chodź na górę. Po prawej widzimy całą konstelację tęczy. Ekstra! Jaka kolorowa! Po lewej jest grawitacyjna mgławica lodowa. Grawita, co? A, to nieważne. Widzę księżyc! A! Co? Ale nie widzę konstelacji niebieskiej gwiazdy. No właśnie, ja też nie. Tylko ta konstelacja została mi do narysowania. Jest tak daleko, że jej nie widać. O! Dobranoc, Missy. Jeszcze jutro jej poszukam. Co się dzieje? O, moment! Ten profil mam lepszy. Właśnie już takie mamy! Hej! A? Wiecie może skąd dochodzi ten hałas? Tak, to Missy i jej najnowszy wspaniały pomysł. Missy, tak? Missy, robisz straszny hałas, a ja próbuję spać. Dzień dobry, Wendy. Potrzymaj młotek, proszę. Okej, już możesz oddać. Gotowe. Spędziłam całą noc pracując nad twoją rakietą. Teraz będziesz wreszcie mogła zobaczyć swoją konstelację i będziemy organizować wycieczki w kosmos dla wszystkich. No, może jeszcze wymaga lekkich poprawek. Missy, nie sądzę, żeby dało się tym latać. Ale bardzo dziękuję, przyjaciółko. Ta nie wymaga żadnych poprawek. Tylko spójrz na nią. Jej! Jest nawet instrukcja obsługi. Tutaj mi zrób zdjęcie. Ładnie wyglądamy. Rakieta! Zaraz wystartuje! Wendy! Nie! Co wy tu robicie? Nie wiem, co nacisnęłam! Przestańcie płakać! Nieważne! Wysiadajcie! Jestem genialna! Missy, co to było? Wendy, Lena... Lady i Lulu poleciały w kosmos. O, naprawdę? A jak do nas wrócą? Jak? Jak wrócą? Co? Masz rację! Jak one wrócą? Było blisko. Dobrze, że nie wystartowała. Prawie poleciałyśmy w kosmos. Za oknem jest już ciemno. Ten dzień strasznie szybko zleciał. Wcale nie. To nie jest noc. Jesteśmy w kosmosie. Kosmiczna przygoda, część druga. Co się stało? Wendy, Lena, Lady i Lulu poleciały w kosmos. Rakietą. I je
wiemy, jak one mają wrócić. Ja chciałam, żeby Wendy zobaczyła konstelację niebieskiej gwiazdy. Czy to instrukcja obsługi? Musimy ją przeczytać. Dowiemy się, jak ściągnąć rakietę na Ziemię. Ale jak im to powiemy, skoro one są tam, a my tu? Na pewno któryś z tych guzików ściągnie nas na Ziemię. Ale który? Jestem pewna, że Missy to wie. Jesteśmy daleko w kosmosie. Au! Oczywiście, komórka Crybabies. Katie ma tablet, prawda? Zadzwońmy do niej. To Lena, Wendy i Lady. Zadzwoniły na mój tablet. Świetnie! Hej, dobrze was widzieć. Spokojnie, ściągniemy was. Jak? To twoja rakieta. Co mamy robić? Okej, tylko spokojnie. Rakieta ma kolorowe przyciski. Musicie wpisać kod, żeby wylądować. Ważne, żeby to zrobić jednocześnie. Uważajcie, bo macie tylko 3 próby, zanim skończy się wam magiczna moc Crybabies. Naciśnijcie w takiej kolejności. Czerwony, czerwony, niebieski, zielony, czerwony, zielony, niebieski, żółty. Okej, zrozumiałam. Naciskam czerwony, czerwony, niebieski. Lena naciska zielony, czerwony, zielony. A Lady naciska niebieski i żółty. Gotowe? Na co gotowe? Teraz! Lulu, nie! Pierwsza nieudana próba. Jesteśmy do góry nogami! A ja nie! Lulu, to twoja wina! Nie szkodzi, macie jeszcze 2 próby. No dalej, musi się udać. Zaczynam! Ale, gdzie on jest? Nie mogę znaleźć żółtego przycisku! Druga nieudana próba. Kręci mi się w głowie, chyba zaraz wymiotuję. O nie! Została im już tylko jedna próba. Już wiem! Jest tutaj! Żółty przycisk jest na podłodze! O nie! Tablet się wyładował! Spędziłam cały poranek ucząc się sadzić cebulę. Gdzie? Missy, nie słyszę cię. Gdzie jest ten przycisk? O nie! Wyładował się! Straciliśmy łączność! O co chodzi, Lulu? Podłoga! Tam jest żółty przycisk! Okej, gotowe? Razem damy radę! 3, 2, 1! Jej! Jej! Dobrze, że już wróciłyście. Toż nie tak, Wendy? Byłam tak blisko konstelacji niebieskiej gwiazdy, ale nie mogłam jej zobaczyć. Lulu, co ty tutaj masz? O! Wendy, Wendy! Zobacz na te zdjęcia. Wszystkie Lulu zrobiła. Niemożliwe. To moja konstelacja niebieskiej gwiazdy. Od tej pory wszyscy będziemy ją nazywać Gwiezdną Konstelacją Lulu. Wow, wspaniała. Patrz na te spadające gwiazdy. Wow. O! Patrz, Lulu, twoja konstelacja!